właśnie. Już wieczór się zrobił. A mam jeszcze trochę obiadu. To przyniosę. Seria. No już tam, gdzie Meksykano mieszkał, ten teraz tam będzie. No to nie Meksykanie ludzie. Meksykan pobudował. Mama mieszka w bloku, a on mieszka w Suwałkach. Właśnie zaraz kobiety sobie. Może dobrze zrobił. Właśnie. I zabrał do siebie.
to znalazłem kobietę i zabierze mnie do siebie. Do Holandii. Może tam będzie lepsze życie. No od tego wszystkiego ogółem odpocząłem od Krzysztofa. A był właśnie w kuchni. Jem właśnie sałatkę, resztę obiadu włożyłem do środka. Do mizerii. Żeby sobie spożyć. Ale ogółem tam podziękować dla tych ludzi. Którzy zabrali mnie od szkolnej. Nagrać chcę. A z Jackiem bardzo dobrze się rozumiemy. No się ogólnie polubiliśmy. Mamy też polubiłem Jacka, że decyzję podjęła. No już się sporo lat się znamy. To na pewno się przekonała, że ta, jak się mówi, kobieta, że nic złego. Tak jak gadają głupoty, nie robię, ale co? Hakerzy. Tak samo Wiśniewskiego. Też miał w swoim życiu różne problemy. Tak samo jak oglądałem w internecie właśnie program, jak mama też się wypowiadała się. Właśnie tak to jest właśnie. Ja nie dziwię ludziom takim.
zjadłem sobie kolację. Bo wcześniej też, jak to się mówi, jadłem. Się najadłem, trochę zostało. To myślę sobie później, na wieczór zostanę, żeby nie napychać się. Co mogę powiedzieć? Może wy się dziwicie, że ogółem lubię sam nagrywać też. Ale ogółem chciałbym coś innego. Też z ludźmi też nagrywać. Jakieś ciekawe rzeczy. Ale ogółem chcę wam powiedzieć, że właśnie internet taki jest, że później wypisują jakieś głupoty i po prostu jedna, druga, trzecia osoba jest z tego powodu obrażona. Tak samo jak powiem, jak byłem właśnie, no już parę razy byłem w pizzerni i wcześniej powiedziałem, że nic nie będę nagrywał. Mogę zawsze przyjść sobie z widzami, sobie zjeść pizzę, zjedzie porobili ze mną z Kielc. A właśnie się pytała, mam nadzieję, że jeszcze nie raz się ogółem zobaczymy. Może cieplej się zrobi to. Sami widzicie, że jaka jest ogółem sytuacja, że ogółem w jaki sposób zarabiałem te pieniądze i te pieniądze utraciłem. A dlaczego? Bo dobrze, że informatyk z Niemiec postanowił mi w jakiś sposób pomóc. No i znów się zaczyna tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Ale to ogółem ktoś ze zdrości tego, co ja ogółem robię. Bo ja ogółem też miałem za bardzo nie wypowiadać się. Widzę po prostu te filmy, co Jacek nagrywa. Ja do niego nic nie mam po prostu. My ogółem się znamy tyle czasu i ogółem. A to ogółem było specjalnie coś też robione, żeby ogółem się ogółem pokłócić, czy co. A teraz po prostu może też nie jest za bardzo zadowolony, że tak się ogółem stało. A jak będzie ten film oglądał, to tylko powiem, że no te, za te lajty ogółem 3700 dostałem w plecy. To widzicie, jak kasa rządzi ludźmi. To widzicie? Nie trzeba być pazernym, jak świnia. Właśnie. Ale to, że no, i imieniny.
Dobrze, że zrobiłem lajta wczoraj, to będą mi na koncie, to po prostu jutro zrobię też lajta i muszę zbierać na różne opłaty. Opłaty na życie. Ponieważ ktoś dąży do tego, żeby nie miał powodzenia w swoim życiu, jak to się mówi. To właśnie chcę wam powiedzieć. Widzicie, jak ja rozmawiam. Nie ma takiego czegoś, że coś złego ja mówię. I mówię, na pewno sami widzicie. Teraz znów na tym kanale nagrałem parę filmów, a będę się starał te filmy mogłem dłuższe nagrywać, żeby po prostu odbudować ten mój kanał wcześniejszy. I bardzo dziękuję, że po prostu chcecie oglądać. No muszę, bo ogółem bardzo dużo opadło. To wszystko teraz, wszystko znów. No przez jakiś czas to muszę odbudować, tak jak było wcześniej. Ale mam, mówiąc, też dobry kanał to jest mój. I tego kanału będę się trzymał. A może po prostu tam już rozmawiałem właśnie z jedną osobą. Katowic. Żeby właśnie zrobić taki kanał, taki jeden kanał, albo podróże. No, to widzicie, trzeba to zarabiać jakieś pieniądze, żeby mieć jakieś pieniądze, żeby to wykładać. To widzicie, nie ma takiego czegoś. Gotowanie to mogę nagrać, jak się może człowiek nagrać. Kamerzysta, co wcześniej mi nagrywał, to ten, co byłem w Krakowie. Bardzo dużo ludzi tam poznałem, mili są też. Jak się robi bigos bombaski. No to widzicie, i uśmiecham się. To, że byłem, nie wyszło tak, jak miało wyjść, to po prostu co zrobisz? Każdy człowiek ma właśnie, są lepsze czasy, są gorsze czasy. Nie ma, trzeba po prostu martwić się i tak robić, żeby to wszystko po prostu szło do przodu, a nie do tyłu. No i właśnie to chciałem wam powiedzieć. Kolejny film od Majora dla widzów nagrywa major Wojciech z Bombaski. Bombaski. Z Bombasu. O, tak właśnie. To widzicie, co się ogółem dzieje. Ale ogółem też serdecznie pozdrawiam Ukrainę, że jest taka odważna, silna. Tylko szkoda mi tych ogółem ludzi, co ta ogółem Rosja zabiła, do czego oni dążą. Ale po prostu cały świat w jakiś sposób pomaga. Super, ponieważ tak nie powinno być. Tak wam powiem, bo program taki codziennie nowy jest, wydarzenia, co się w ogóle dzieje, tam oglądam, to w internecie jest. To serdecznie idę i palucha dla was do góry.
podnoszę. A też jak oglądam, to podnoszę po prostu to, kto to co robi, nagrywa, wypowiada się, to po prostu serdecznie, gorąco pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i spokoju. Spokój jest najważniejszy. Widzicie? Tak samo o mieliście ogółem radość, zadowolenie, że po prostu kłótnia, wyzywanie się, jakieś te, ale ogółem nie więcej teraz normalnych ludzi ogląda, a nie tam nie wiadomo kto, jak to się mówi. I w jaki sposób polubili mnie tutaj ludzie serdecznie, gorąco, kogo ja poznałem, kogo zobaczyłem, z kim porozmawiałem, to wszystkich ogółem stąd pozdrawiam. I dziękuję, że ale ogółem już po prostu mogę powiedzieć, że ogółem zamieszkam tutaj. Ktoś planował od dłuższego czasu, pamiętam. Była rozmowa przez telefon, całe to wszystko. Ale pokazywała ten pokój, zdjęcia, całe to wszystko, pokazywała właśnie mieszkanie. Że chciałaby mnie po prostu zabrać. Bo sama widziała, jak te filmy były nagrywane, co działo się, w jaki sposób ja tam się męczyłem, a teraz sami widzicie, inaczej wypowiadam się, już nie jąkam się, nie syplenie, inne rzeczy, po prostu jest bardzo duża poprawa. Właśnie. Całe te. Lubicie po prostu oglądać mnie i pozdrawiam was i dziękuję, że mogłem ten film nagrać dla was. No, trzymajcie się, na razie.